Z ostatniej chwili mamy informację, proszę państwa. Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Kolegium Humanum na polecenie. O Jezu. Widziałeś to. On też. Przeżywa. Kto nie przeżywa? Daj spokój. W ogóle po co my tutaj? Jacek, trzymaj się. Jacek. Ale poczekaj, ale robimy w ogóle coś, czy idziemy? Nie no, zróbmy ten program. Chociażby po to, żeby podtrzymać pamięć o Jacku Sutryku. Tak, no i żeby było z czego żyć. Jacku Utryku. Mm. No i żeby było z czego żyć, bo te dyplomy, które kupiłeś, to już w spółkach się nie zatrudnimy. Tak. Chciałem zapracować. No. Dobry wieczór państwu. Tak powiem. Tak, dobry wieczór. Dzień dobry też. Just Join IT wprowadza oferty pracy dla ekspertów AI. Sprawdź, co nowego czeka na ciebie w branży. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzny DX2. DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. Partnerem programu jest KFC. Spróbuj nowych, soczystych burgerów z kultowym sosem Kentucky Gold. Teraz w KFC. Jacek Utryk nie jest już za kratami. Wyszedł na wolność. I to nie dlatego, że go odbiliśmy. Bo go nie odbiliśmy. Chociaż mogliśmy. Mamy, dzięki państwu, ja chcę podziękować w imieniu własnym oraz rodziny pana Jacka Utryka za wspaniały odzew. Mamy już wszystko. Mamy plany, jak odbić pana Jacka z konwoju. Mamy ludzi, którzy są gotowi siedzieć za niego. Choćby my posiedzimy. Tak, ale to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ na razie jest na wolności, ale nie wiadomo na jak długo. Otóż postawiono mu zarzuty. I to poczekaj, jakie zarzuty? Ci bodnarowscy się patrzę, nawymyślali takie rzeczy, kuriozalne że zarzuty. Państwo nie uwierzą. Bo ja teraz chcę przedstawić to. Chcę, żeby weźmiesz to na siebie, tak? Będziesz opowiadał te bzdury, te brednie, tak? Otóż Jackowi Utrykowi zarzucono to, że w miejskiej spółce zatrudnił rektora uczelni Collegium Humanum, która dała mu dyplom i na podstawie tego dyplomu zarabiał pieniądze w radach nadzorczych różnorakich i zarobił ich ponad 200 tysięcy złotych. Ale przecież to jest bez sensu, ponieważ on w miejskich spółkach zatrudniał wszystkich swoich znajomych. Każdego, kogo numer znalazł w swoim telefonie, zatrudnił. Jak nie w radzie nadzorczej, to w zarządzie. Jak nie w zarządzie, to w radzie programowej. No ludzie, no logiki trochę. No to jeśli znał już tego rektora wyższej uczelni, co miał go jedynego pominąć? Tak. Powiedzieć, wiesz co, wszyscy tu pracują w spółkach, a ty nie. A tobie nie dam? No. No więc stawianie tego zarzutu jest absurdalne. Jest absurdalne. Jacek Utryk mówi twardo. Nikomu nie wręczyłem żadnej łapówki. Wręczył panu łapówkę rektorowi Collegium Humanum. Nie wręczyłem żadnej łapówki. To jest jeden z... I o tym też będziemy pewnie rozmawiać. On mówi także co innego twardo. Ta sprawa nie ma nic wspólnego z Urzędem Miasta Wrocław i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracował dalej ku chwale Wrocławia. Żadnych nie ma przeciwwskazań. Jadę do Wrocławia pracować, bo tam mamy dużo spraw. To, że tam chodzi co prawda o to, że również jacyś urzędnicy, nie, to się w ogóle nie liczy. Nawet nie będę kończył. Więc Jacek Utryk ma zamiar rządzić Wrocławiem dalej, a czy będzie, to chyba zależy głównie od wrocławian, tak trzeba to powiedzieć. No, to zależy, co mieliby mu zrobić. Na przykład mogliby go intronizować na króla całego Śląska. Mogliby go tak przytulać przez cały tydzień, że nie mógłby iść do pracy na przykład. Mogliby dyżury takie przytulające sobie zorganizować. Lista kolejkowa, teraz ty, 3:30, Jacek, chodź, teraz ja. Nie wiem, co mieliby zrobić, może zaprotestować. Ale po co? Przeciwko czemu właściwie? Że co? A pamiętasz, kto był prezydentem Olsztyna? Pamiętam. No, typ miał takie zarzuty, przy których naprawdę... Ale go uniewinili. No oczywiście, bo w Polsce się prezydentów miast uniewinnia. Mhm. Taki jest zwyczaj. W każdym razie, powiedzmy to sobie szczerze, ta cała historia ma również naprawdę smutne, dramatyczne okoliczności towarzyszące. Otóż chcę powiedzieć jasno, że jednym z powodów, dla których nie chcieliśmy robić tego programu, jest wasza reakcja. Otóż wy się śmiejecie. Śmiejecie się z głupawych filmików, które nigdy, nigdy nie powinny powstać. Oburzająca aktywność hejterska. I przykład tego, co nas oburza,
I na co naszej zgody nie ma. Nie ma i nie będzie. Nigdy nie będzie. Nie po to powstał kanał Zero, żebyście wy się śmiali z takich rzeczy. O proszę, zobaczcie z jakich. Otwarte konkursy na prezesów spółek miejskich? Jak najbardziej. Dla całych zarządów. W władzach nadzorczych nie będzie absolwentów kolegium humanum. Sam dałem się nabrać na tą szkołę. Nie korzystam z dyplomu tej uczelni, nie będę korzystał. No znowu afera, no. Skandal. Haczyk. Dalej. Radni miejscy nie będą zatrudnieni w spółkach miejskich? Jak najbardziej. To jest także postulat zgodny z postulatem moich koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej. Leci ptaszek zatem. Ksiądz Wrocław nie będzie sponsorowany z miejskich spółek. Mam nadzieję, że uda nam się Ksiądz Wrocław sprzedać i że prywatny właściciel przy udziale prywatnych środków będzie ten klub finansował. Jak najbardziej postulat do spełnienia i właśnie prywatyzacja piłkarskiego Śląska Wrocław, która będzie kontynuowana. Chcielibyśmy oddać w prywatne, ale w prywatne dobre ręce, ponieważ to jest srebro rodowe, dlatego jak najbardziej. Na koniec oczywiście, jak zwykle podpiszę to, abyście wszyscy mieli gwarancję, że te tutaj zasady na nowe otwarcie zostaną przeze mnie i moich koalicjantów dochowane. Bardzo proszę, z pełną przyjemnością. Po prostu bandzior, no. Bezczelnie nakradł, a teraz jeszcze w żywe oczy kłamie. Nie, no, po prostu w tym kraju się nie darzyć. Bandzior, od razu bandzior, no. Monika, a skąd wiesz? A co, byłaś przy tym, czy co? Ja mordę, przecież po mordzie normalnie widać, że to świnia i złodziej. Naprawdę dumny jesteś z siebie, kolego? Że to zrobiłeś? Lepiej ci teraz? Czy tam przypadkiem nie padły słowa prawdy? A byłeś, widziałeś, że wziął? To każdy może tak powiedzieć, że twarz ci się nie podoba, tak? Bardzo śmieszne. Słuchajcie, tak nie będziemy postępować. Na to naszej zgody nie ma, bo później przez takich jak wy porządni ludzie muszą popadać w amnezję. I pamiętajcie, nie pokazujcie takich filmików nikomu. Nie dawajcie im przestrzeni, żeby rozchodziły się jak wirus po internecie. Tego pana już pożegnamy. Ale ja muszę wrócić do tego, co zacząłem. Przez takich ludzi jak wy, przez takich ludzi jak on, proszę pokaż, ten człowiek, przez takich ludzi porządni obywatele, porządni politycy popadają w amnezję. To jest teraz jakaś epidemia. Nikt go nie znał. Nikt, rozumiesz? Wszyscy mówią, nie wiem, nie znam, pierwsze widzę. Proszę bardzo, o. Rafała Trzaskowskiego poparł prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Później został zatrzymany przez CBA. Czy pan również będzie zabiegać o poparcie pana prezydenta Wrocławia? Nigdy nie zabiegałem, nie znam człowieka, więc nie wchodzi to w grę. Jacka Sutryka pan nie zna, tak? Nie. Zna pan Jacka Sutryka? Nie. No teraz nikt go nie zna. Nie wiem, ale ja go nie znam. Ale minister Zalewski mógł nie znać. A mecenas Giertych, proszę, też nie zna. Następny. Dobra, zostawmy Utryka. Jacka. Ponieważ on sobie sam poradzi. I to lepiej niż my wszyscy razem wzięci. A to akurat jest pewne i to akurat jest serio. On prędzej będzie naczelnikiem tego aresztu, niż będzie siedział w tym areszcie. Na długo. Okaże się, że naczelnik zresztą też był zatrudniony, ale w ZOO, tak. W Radzie Programowej. Tam też są kraty, tam się przyuczał. Tam też trzymają wbrew woli innych. Oczywiście. W każdym razie na bank Jacek zna ich wszystkich, każdego ma w kieszeni. Tak, natomiast przejdźmy do spraw naprawdę kryminalnych, bo to, że Jacek zatrudnił kogoś, każdego, kogo zna w spółkach, które zna, to nie jest żaden kryminał, to jest jakaś chucpa. Natomiast chciałem powiedzieć o sprawie kryminalnej, ale tylko z jednego powodu. Nagłośniono niedawno, mianowicie zrobiła to Gazeta Polska, niezwykle interesującą przeszłość ojca pani posłanki Gajewskiej. Kingi Gajewskiej, dodajmy, Kingi. Bo są dwie posłanki gajewskie z Platformy Obywatelskiej. Ta druga jest absolwentką Collegium Humanum. Tak. Natomiast ta pierwsza... Znaczy ja nie wiem, co gorsze. Mieć ojca, który, jak się okazuje, pomagał i zacierał ślady w morderstwa, czy być absolwentem Collegium Humanum. Nie no, jednak to pierwsze, znacznie gorsze. Tak mi się wydaje. W każdym razie. Przyjemne. Historia jest bardzo smutna. Historia jest wstrząsająca.
dawno, dawno temu, jeszcze w latach 80. Zakopano człowieka żywcem. Dwóch braci dokonało tego, no co tu gadać, bandyckiego napadu i no, obrzydliwego, oburzającego, sami wiecie jakiego tak. czynu. Natomiast ojciec pani Kingi Gajewskiej, brat owych sprawców, pomagał zacierać ślady tego morderstwa i został za to skazany. Został za to skazany, ale do więzienia nie poszedł, bo nastąpiła abolicja. Tak. I ja jestem absolutnie przeciwko temu, żeby obarczać grzechami rodziców, dziadków, wujków, teściów. Dzieci. Dzieci. Nie, to jest oczywiste, że... Młodych ludzi. I absurdalne jest obarczanie reputacyjne nawet Kingi Gajewskiej czy Arkadiusza Myrchy tym, że ich Myrchy teść, a Gajewskiej ojciec brał udział w takiej zbrodni. Natomiast z zupełnie innego powodu dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Ta zmowa milczenia mainstreamowych mediów jest nieprawdopodobna. Wyobrażam sobie, gdyby tę samą historię przyszyć do któregoś z wiceministrów sprawiedliwości z PiS-u na przykład. Tak, że wiceminister sprawiedliwości z PiS-u otrzymał darowiznę w postaci domu od człowieka zamieszanego w morderstwo. Nie od człowieka, od swojego teścia. Od teścia. Od teścia. Czy wyobrażasz sobie w sytuację, w której wszystkie media o tym nie informują? Milczą, nie, milczą. Jedna tam jakaś mała gazetka i już cisza. Wyobrażasz sobie taką sytuację? No nie, no oczywiście, że sobie nie wyobrażam, no bądźmy poważni. Tymczasem tutaj coś takiego zaszło. I tylko dlatego chcę powiedzieć o tym temacie, żebyście wy, drodzy państwo, mieli pełnię wiedzy, co się dzieje w Polsce, bo jesteście od tej wiedzy odcinani. Słuchajcie, to jest niesamowite rzeczywiście, że... Bo od tej historii wszyscy uciekają, bo uważają, że skoro dzieci nie odpowiadają za grzech rodziców, to nie można o tym mówić. Otóż można o tym mówić choćby z jednego powodu. Wiceminister sprawiedliwości przyjmuje darowiznę od człowieka zamieszanego w morderstwo, w zacieranie śladów po morderstwie. No, jeżeli to nie jest czymś, co powinno chociaż no, taką lampkę ostrzegawczą zapalić, no to znaczy, że można wszystko. Nawet nie lampkę. Jeśli to nie jest ciekawostka, która trafia do mediów i po prostu żyje jeden dzień, to ja nie wiem, co jest ciekawe. Ja po prostu nie wiem, co jest ciekawe. No ale dobrze, zostawmy tą historię, bo nie chodzi nam o to, żeby panią Gajewską i Myrchę w pewien sposób napiętnować. Nie, zostawmy. Bo nam chodzi o media. Krzysztof, to zostawmy już panią posłankę Gajewską, zostawmy pana ministra Myrchę, zostawmy te rodzinne historie. Są wybory prezydenckie za pasem. Tak. Poważni ludzie. Wiem o tym. Nie, nie mówię o tobie. Ułaskawię Jacka Utryka. To jest pierwsze, co chciałem powiedzieć. Ułaskawię cię, Jacek! To jest jedyny postulat i jedyny konkret, jaki mam. Na mój razie. Konkret na 100 dni. Ułaskawię cię! Jeden konkret na 100 dni. Dobrze brzmi? Brawo, brawo. Jeden konkret. Przez 99 dni będę się opieprzał, ale ciebie, Jacek, ułaskawię. Tak, i to w pierwszym dniu, że już potem mieć z głowy. Ale dobrze. Zaczyna się walka prawdziwa o prezydenturę. Tak, zaczyna się walka prawdziwa o prezydenturę. Możemy rozpocząć od... Mówiliśmy o mediach, możemy rozpocząć o tym, co robią media w sprawie pana ministra Radosława Sikorskiego, który jest jednym z kandydatów Platformy na prezydenta. I co robi sam minister Sikorski, bo to też mnie bulwersuje. To jest niesamowita historia. Ja o niej wspominałem w swoim komentarzu, ale opowiedzmy. Otóż Monika Olejnik, no, pochrzeniwszy trochę kto co napisał i gdzie, zapytała bardzo delikatnie, no, że pojawiają się takie głosy, że pochodzenie Ann Applebaum może być jakąś przeszkodą, jakimś problemem dla Radosława Sikorskiego. Że tak twierdzą niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej. No i co się stało? No, Radosław Sikorski odpowiedział, ale niechętnie. Ja bym powiedział, że jest już świecka tradycja, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego. Dziękuję bardzo. Radosław Sikorski był gościem Kropki nad i. Dziękuję, Monika Olejnik.
Po czym się sfochował? Tak, a po czym z tym fochem wstał i wyszedł. Po czym, co mnie akurat zbulwersowało, to jest ta sprawa, która mnie zbulwersowała, napisał tweeta ze skargą do amerykańskich właścicieli TVN-u, że żąda przywrócenia standardów, czyli żąda tego, by nie zadawać mu pytań, które mu nie pasują. To zdaniem Radosława Sikorskiego są standardy dziennikarskie. Tak. Otóż w tym pytaniu nie było nic złego. Dobrze, dobrze. Możecie nam nie wierzyć. Możecie uważać, że co my wiemy o standardach dziennikarskich, o tym, jak powinno się to robić, ale takim autorytetom jak redaktor Kuźniar, takim autorytetom jak Onet, nie możecie nie wierzyć. Pani korzenie są żydowskie. Ja jestem żydowskiego pochodzenia. Tak jak zresztą pierwsza dama, której nie chcę o tym mówić, ale też jest. No, jest bardzo dużo ludzi w Polsce, które są połowa żydowskie, czy jedną trzecią, czy jedną czwartą. Więc to jest temat, który bardzo dużo ludzi znają, wiedzą. Mimo to, że nie wszyscy chcą o tym rozmawiać. Kiedy Jarosław Kuźniar pyta panią Ann Applebaum o jej pochodzenie, to jest dobrze. Kiedy Monika Olejnik pyta Radosława Sikorskiego o pochodzenie pani Ann Applebaum, to jest źle. Kiedy Ann Applebaum wskazuje panią Agatę Dudę, ona też jest pochodzenia takiego jak ja, a o tym nie mówicie i ona się nie przyznaje. Bo jest Żydówką, wiecie, bo Kornhauser z domu, haha. To jest dobrze. Wtedy jest dobrze. Nie można tylko... Teraz jakieś takie wąskie okienko się otworzyło na czas... Że teraz nie można. Na czas pójścia Radosława Sikorskiego do kropki nad i. Że akurat wtedy nie można było. Tak się gwiazdy ułożyły, że wtedy nie można było. Podczas gdy jest to pytanie nie tylko normalne, ale też bardzo zasadne. Bo trzeba być... Trzeba być bardzo naiwnym, by sądzić, że Polacy przed podjęciem decyzji, kto będzie prezydentem, w swoich domach nie będą dyskutować o tym, kurczę, a ona tak na pierwszą damę, ona tak słabo mówi po polsku, ona jest Amerykanka, pochodzenia żydowskiego. Słuchajcie, ludzie rozmawiają o różnych rzeczach, nie zawsze mądrych. Mówi się, że Nixon przegrał prezydenturę, bo się pocił podczas debaty prezydenckiej z Kennedym. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale różne są motywacje ludzi, by na kogoś głosować albo nie głosować. I najbardziej niesamowite, i to jest to, czym się chciałem wtrącić, jest to, że Monika Olejnik postanowiła się odciąć od samej siebie. Tak, to było żałosne. Jezu, ona postanowiła napisać wpis, że ona wcale nie jest antysemitką i że w ogóle nikt nie jest antysemitą i że ona potępia i że walczy i że jeśli się nie wyraziła zbyt dobitnie, to przeprasza i ona dobitnie teraz. Weźcie wy, naprawdę wszyscy się leczcie. To było normalne, oczywiste pytanie. Nie ma w tym nic głupiego, nic złego, nic antysemickiego, no w ogóle nie ma w tym nic. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, nie było jeszcze sytuacji, w której pierwsza dama mówi tak słabo po polsku. To jest to coś nowego. Ja tego nie wyciągam jako... Ona jest Amerykanką. Właśnie chciałem to powiedzieć. Nauczyła się polskiego, więc okej, szanuję to. Mówi po polsku, ale będzie to dla Polaków coś takiego... I gdyby rzeczywiście przypadkiem, w co nie wierzę, Radosław Sikorski zdobył nominację Platformy, to pojawią się kolejne pytania. Będzie na przykład pytanie, czy jego syn, który ma obywatelstwo i polskie, i amerykańskie, może służyć w amerykańskiej armii. Skończył studia, wybrał amerykańską armię, ma obywatelstwo amerykańskie, w którejś z tych armii chciał służyć. No to wybrał amerykańską. No i czy może? No może, ale pytanie będzie się pojawiać. Pytanie nie jest czy może, no bo oczywiście, że może jest wolnym człowiekiem, więc może taką decyzję podjął. I każde pytanie można zadać, o ile nie jest obraźliwe. Właśnie się okazuje, że to jest pytanie niestosowne, szowinistyczne. Jeśli Radosław Sikorski traci zimną krew, i zjadają go nerwy w takiej sytuacji... Myślę, że tak nie jest. Ty twierdzisz, że to jest ustawka. Tak. W porządku. Ale zakładając, że jest to prawdomówny człowiek, który chce być prezydentem i nie chce nas okłamywać, możemy takie założenie przyjąć. Możemy, oczywiście. Więc jeśli jemu puszczają nerwy, dlatego że ktoś się go zapytał, jakiego pochodzenia jest jego żona, to jak on chce sprawować ten urząd? To znaczy... Jak mu Putin, nie wiem, pogrozi palcem, to co on zrobi? On musi posłuchać Andrzeja Dudy. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. Ale ja chcę też pochwalić Radosława Sikorskiego. Za co? Baza amerykańska w Radzikowie została otwarta. I on ją otworzył. Między innymi, dobra. Między innymi. No, ślimaczyło się to przez lata, ale w końcu ta baza jest. Zgoda. Natomiast jako, że mówimy o dyplomacie wybitnym. No prawda? Oczywiście.
No tak. To powie, przyznaj to. Chcę, żeby on to usłyszał w swoich ust. Proszę Państwa. Wybitnym? Wybitne. Ale że mogę pełnym zdaniem. Proszę Państwa, Radosław Sikorski jest dyplomatą i politykiem wybitnym. Wybitnym. Tak, wybitnym. Czekaj. Trójkąt zaufania. Wybitnym. 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 No i słuchaj, on jest tak wybitny, że aż wybiło. Że on czynił mocne starania, żeby te wszystkie bazy w Polsce były pootwierane, amerykańskie. I tak się zastanawiał, jak połączyć ogień z wodą. Jak sprawić, żeby ci Rosjanie nie mieli pretensji żadnych o te bazy. On to wiedział. I wymyślił. I słuchajcie, to jest coś, za co on powinien dostać pokojową Nagrodę Nobla. Ale niestety wiadome kręgi, i my wiemy jakie, ale nie możemy powiedzieć jakie, żeby nie być posądzonym o antywiadomo co, to te wiadome kręgi po prostu zastopowały tę kandydaturę. Radosław Sikorski nie dostał pokojowego Nobla, a powinien go dostać właśnie za tę śmiałą propozycję. Chciałbym przypomnieć, że Polska z własnej nieprzymuszonej woli zaoferowała możliwość zastosowania środków budowy zaufania. Pod tym biurokratycznym terminem kryje się coś bardzo konkretnego, to znaczy to, że Polska gotowa byłaby się zgodzić, aby strona rosyjska miała wgląd w monitoring przemysłowy terenu tarczy oraz aby miała stały dostęp. Ale czy to nie jest świetny pomysł na pokój na świecie? Tak naprawdę, bez szyderstw, że Rosjanie podglądają Amerykanów w ich bazach wojskowych, a Amerykanie Rosjan. Wszyscy wiedzą wszystko. I ty chcesz wcisnąć już przycisk atomowy, ale sobie myślisz, kurczę, oni to widzieli, nie? Rozumiesz? Jakie to cudowne, jakie głupie. Ale w ogóle to powinno iść na cały świat. Wszyscy, żeby wszystko widzieli. On ma takie pomysły, ludzie, nie głosujcie. To nie ja mam. To wybitny. Jaki dyplomata? Wybitny. Wybitny ma takie. I nie przeszło. I nie przeszło. Ale teraz o tym, co przeszło, bo przechodzi ludzkie pojęcie, gdy się słucha Rafała Trzaskowskiego. Rafał jest na fali wznoszącej. Szybuje już, powiedział, pod nieboskłon. Jest na fali wznoszącej, ponieważ czerpie najlepsze przykłady od swojego mistrza, szefa, tak. Mistrza salt, pikołków i innych figur akrobatycznych. Zupełnie tak. Od Donalda Tuska czerpie. Fantazja, proszę Państwa! Tym razem sympatyk Radosława Sikorskiego wywołał temat krzyży w urzędach miejskich. Ja nie ściągnąłem żadnego krzyża z urzędu, tylko wydałem postanowienie, żeby nie wieszać krzyży w nowo otwartych przestrzeniach. Oczywiście, że Rafał własnoręcznie nie zdjął żadnego krzyża, w związku z czym... Czyli miał rację. No, miał rację. Natomiast zweryfikujmy, czy możemy go traktować jako polityka prawdomównego, czy niekoniecznie. Skoro powiedział, że nie zdejmował i nie zjął, to znaczy, że jest prawdomówny. Ja nie wiem, w co ty chcesz brnąć. Otóż najpierw zacytuję jego tweeta z 16 maja tego roku. Każdy Czyli ma jest prawo... to bardzo nieaktualny tweet z maja. Tak. Każdy ma prawo do swojej wiary lub jej braku. Także urzędnicy i urzędniczki. A każdy, kto przychodzi do urzędu załatwić swoją sprawę, ma prawo czuć się jak w neutralnym urzędzie. Po prostu. Nie Czyli... dajmy się zwariować, bla, bla, bla. To jest najważniejsze, co w tym twecie jest. Rafał Trzaskowski twierdzi, że żadne krzyże nie były zdejmowane, mimo że wszystkie portale i gazety pisały, że były, ale on twierdzi, że nie były. Zajrzyjmy więc do dokumentu, do zarządzenia numer 822/2024. Jest to zarządzenie prezydenta miasta stołecznego Warszawy. A kto był tym prezydentem? Nie wiem, na pewno nie Rafał Trzaskowski. Ale ktoś bardzo do niego podobny i tak samo się nazywający. W budynkach urzędu dostępnych dla osób z zewnątrz oraz podczas wydarzeń organizowanych przez urząd nie eksponuje się w przestrzeni, na przykład na ścianach, na biurkach, żadnych symboli związanych z określoną religią czy wyznaniem. Nie dotyczy to symboli religijnych noszonych przez osoby pracujące w urzędzie na użytek osobisty w formie medalika, tatuażu, opaski na rękę. No to mówiąc zupełnie serio, sytuacja jest klarowna. Rafał Trzaskowski wydaje zarządzenie, oficjalny dokument podpisany przez siebie, że na ścianach żadnych krzyży, że na biurkach żadnych obrazków Matki Boskiej, że po prostu nie. Owszem, możesz sobie mieć krzyżyk, możesz sobie wytatuować to na ręce, jeśli chcesz, ale nie. I to zarządzenie nie jest aż tak złe, jak udawanie, że tego zarządzenia nie było. Zgoda. Bo teraz śmianie się nam w twarz, że wcale... Zgoda. Tak, wcale nie. On ma poglądy lewicowe. Uważa, że
urzędy publiczne powinny być wyzute z jakichkolwiek symboli. Ale ma prawo do takich poglądów. Oczywiście, że ma prawo. Ale niech nas nie okłamuje teraz. No to ja o to samo niech mówię. Niech nie kłam. Nie krzycz na mnie. Zwariowałeś. Udawane, wiesz. Ja wiem, że udawane, ale zwariowałeś. Pieprzu trochę tutaj. Pieprzu. Się napij. Czy myślisz, że mnie to oburza? Napij się wody. Napiję się. Słuchaj, w każdym razie mówiąc zupełnie poważnie, Rafał Trzaskowski idzie w ślady Donalda Tuska. Ale chyba jednak Trzaskowski nie jest zwycięzcą fikołka tygodnia. Nie w tym tygodniu, bo nie jak masz. Jak nie? Nie, był nie, mocniejszy no. od niego zawodnik. Ja wiem, do kogo nawiązujesz. Szymon Hołownia! Szymon Hołownia, który wystartował na prezydenta. Tak, żody jako... się nie spodziewał po prostu. Żodym. Jako kandydat kogo? Nikogo, bo on jest teraz bezpartyjny. Tak. Chcę być niezależnym kandydatem na prezydenta. Chcę być kandydatem niezależnym i niezależnym prezydentem. Szymon Hołownia wystartował w wyborach prezydenckich jako bezpartyjny kandydat i lider partii Polska 2050. Ale nie jest liderem tej partii. Nie jest liderem partii. On w ogóle nie pierwsze słyszy o takiej partii. Czy on się nie przyznaje do własnej partii, czy partia do niego? Jak to jest? Znaczy on się nie przyznaje do tej partii. W ogóle kto wymyśli taką głupią nazwę? Pierwsze słyszy o takiej partii. Co to w ogóle jest? Kim są ci ludzie? Sikorski nie zna żony, ten nie zna partii. Boże. Mówienie, że ktoś taki jest bezpartyjny, no to wie pan, ja mogę pani na przykład powiedzieć, że jestem wysoki. Czy w tej chwili tutaj piorun strzelił? No nie. Bezpartyjny prezydent będzie prezydentem wszystkich Polaków i już złożył pierwsze deklaracje. Proszę państwa, będę czytał obietnicę. Ten człowiek ma jedną obietnicę, jeden konkretny. Jacek, wypuszczę cię. A Szymon Hołownia ma inną. Pozwólcie mi zrobić to, co zrobiłem w Sejmie w Pałacu Prezydenckim. Czyli co, vloga nagrać? Czy co? Pośmiewisko. Będzie tam stukał laską i mówił, zamknij mordę, pacanie z PiS-u, tylko innymi słowami, ładniejszymi. Będzie wypraszał urzędników, spokojnie. Pan już odbiera mu głos, ale ja nic nie mówiłem, wynocha. Dostanie przycisk YouTube'a. Jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto odjął mi subskrybera? Kto z was? Szymon, ty może już nie rób. Już jesteś taki zarobiony, już nie rób. Daj spokój. Człowiek, który się naprawdę własnej partii wyparł. Dobrze, no ale jeszcze pozostaje w grze Sławomir Mentzen, który w tym tygodniu niczego spektakularnego nie odkrył. Oraz... No właśnie oraz, zastanawiam się, jak to powiesz, jak to powiesz? Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który jest nieznany. Który jest właśnie no, nieodkryty. Ale mówią wszyscy coraz bardziej, że Czarnek. Nie, właśnie ja słyszę teraz, że tak? Coraz bardziej, że Nawrocki, serio. Że Nawrocki. Czarnek ma zdjęcia z Collegium Humanum, niestety. I dawał im dotacje. Czarnek ma zdjęcia z Dominikiem Tarczyńskim, a to tak jakby z relikwią, bo Tarczyński ma zdjęcia z Trumpem. Ale czy Tarczyński dotknął Trumpa osobiście? To jest niewykluczone. Był tak blisko, że mógł tak niby się od niego otrzeć. Nie, co prawda mu rękę obcięto. Secret Service mu rękę tam. Nie, Secret Service pozwala strzelać do Trumpa, więc to dotknąć też go chyba można. No w każdym razie sytuacja jest niejasna, bo nie wiemy, czy poparcie Dominika Tarczyńskiego, pseudonim Jenot, ma jakieś znaczenie i czy w takim razie Jarosław Kaczyński poprze bardziej Czarnka, czy bardziej Nawrockiego. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej niesamowite? Że widziałem sondaż. Serio. Sondaż, w którym PiS prowadzi. I teraz to jest niesamowite, bo oni zniknęli. Zakopali się pod ziemię. Przez trzeci tydzień, jak nie możemy... W lasach co mówiliśmy. Partia partyzancka. Przez trzeci tydzień nie wychodzą z tego lasu. Nie możemy znaleźć nic o nich. Nic, nic kompletnie. Nic nie mówią. No i dlatego im rośnie. No tak, no rośnie. Poza tym weź pod uwagę jedno. Oni od 15 grudnia zeszłego roku nic nie ukradli. To jest, oni nigdy nie mieli takiej kary. To jest najdłuższa pasa, jaką mieli do tej pory. Czasami są przecież tacy alkoholicy, co sobie w telefonach ustalają, ile dni nie piłem. Nie? I tam na przykład tam 1248 tak. dni bez oni alkoholu. Oni od 13 nie? grudnia nic, 0. A 13, 15 października? A, 15, wszystko jedno. Ale może jeszcze 14 coś dziawnęli. Ja powiedziałem od 15, jeszcze dałem sobie zakładkę. Na odschodne, jak wychodzili z urzędu, to zajumali czajnik. Ciekawe, czy oni tak jak z alkoholikami, że mówią, że jestem niepijącym alkoholikiem.
Czy oni na przykład mówią, jestem niekradnącym złodziejem. Nie kradłem już od prawie roku, ale muszę się cały czas pilnować. Dlatego przychodzę do państwa na te spotkania. Ja tam siedzą, a tam SLD-owcy siedzą i mówią... Kilku skruszonych platformersów. My też już od dawna nic, ale kusi. Kusi. Skoro jesteśmy już przy ludziach, którzy mają problemy z przestrzeganiem prawa, to ja chciałem ci pokazać człowieka, który z prawem kłopotów nie ma, bo on te prawo ustanawia. Administratorem tego całego obiektu to jest Dowództwo Garnizonu Warszawa. Dowództwo Garnizonu Warszawa wyraziło zgodę i nie ma nic przeciwko temu, żeby ktoś tutaj coś wlepił. Czyli nie, te osoby nie popełniają wykroczenia. Posłucha mnie pan teraz do końca. To jest jedna rzecz, którą pan zarzuca. Druga rzecz, to w tym momencie, jak pan zerwał, to pan popełnia wykroczenie, bo pan czyjąś rzecz zerwał. No, to jest pana? To jest pana? Nie. Czy pana doszło do zniszczenia pomnika? To nie panu to. Ale to nie panu to oceniać jest teraz. Dowództwo garnizonu w Warszawie wyraziło zgodę na nalepienie tych kartek, tak? Przeciwko temu. Nie ma nic przeciwko temu. No i co teraz pan powiedział? Tak? No i co, Mondralo? Policjant zebrał bardzo dobre oceny w internecie, na Twitterku, na Facebooku, dopóki się nie okazało, że wszystko zmyślił. Ale opowiedzmy w ogóle, o co chodzi. No, pan policjant stwierdził, że można coś naklejać na pomnik, ale jak ktoś naklei, to nie można tego zabrać, bo tak, to jest kradzież. Czyli jak jest pomnik, mogę sobie... Ciekawy jestem, czy na pomniku nieznanego żołnierza też bym mógł. Mógłbyś. Na pomniku nieznanego żołnierza? A pomnik to pomnik. A co, masz rozgraniczenie na pomniki pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii? Czyli na pomniku nieznanego żołnierza mogę coś obrzydliwego i obleśnego nakleić, tak, ale jak przyjdziesz ty i będziesz chciał to zerwać, to nie możesz. Tak. Bo to moja własność. Policjantowi, na wieki już tam niech będzie przyklejone. Panu policjantowi na szybie jego samochodu można nakleić karnego kutasa. Nie, ale, mów tak, wyraźnie. Ale to tak się nazywa. Ale on nie może tego zerwać, bo wtedy będzie złodziejem. Nie, praktykującym. Dodajmy. Nie, no co za... Logika tego tłuka jest po prostu niebywała. Przecież ten gość już nie powinien pracować. Okłamał wszystkich. Zmyślił przepis. Zmyślił przepis, który jest w ogóle idiotyczny, ale z samego założenia. Przede wszystkim się wziął i skompromitował. No tak, jednak, sorry, policja nie powinna służyć do tego, żeby się autokompromitować. Nie powinna. Mój drogi, skoro mamy kłopot z ludźmi, jak mam to powiedzieć, takimi, no, co mają kłopot... Niespełna rozumu. Ja tego nie chciałem powiedzieć, ale dobrze, że wziąłeś to na siebie. Ja jeszcze nie wiem, o kim mówisz, zawsze mogę tak w ciemno walnąć. Oczywiście. Wiesz, dobrze, mamy tam napisane Dariusz Wieczorek. In his best. Przepraszam za akademiki i za złotówkę. Tak czy nie? Nie. A to była ściema. A. Wolna... No to jest majstersztyk. No to jest majster. Ja kocham Dariusza Wieczorka, naprawdę. I uważam, że on jest absolutnie niedoceniany. To jest talent. To jest takie naplucie w twarz wyborcom. Ja wiem, że to był postulat trzeciej drogi. Tak. Ale oni wszyscy szli razem jako koalicja do tych wyborów. Tak, że będziemy rządzić razem. Tak. I nagle jest pytany o coś, co było ważne dla młodych ludzi. No, że akademik za złotówkę. I on się rechocze, że ci młodzi ludzie byli aż tak naiwni, że mogli potraktować obietnicę wyborczą serio. Słuchajcie, to ja mogę coś powiedzieć serio? Może. O mojej sytuacji rodzinnej. Moja własna córka studiuje poza miastem. A ponieważ... No, studiuje to... na wsi? Tak. Poza miastem Warszawą. Aha. Nie mogę powiedzieć, że studiuje u prezydenta Utryka. Ale nie w Collegium. Nie w Collegium, tylko na Uniwersytecie w mieście Wrocław. W każdym razie, no, w związku z tym, że ją utrzymuję, to wysyłam jej pieniądze i teraz jej powiedziałem, a poczekaj, ale zaraz. To zaraz, tak. Tych 2000 na mieszkanie to ci nie muszę wysyłać. Dlaczego nie? No jak to masz? Przecież akademik za złotówkę. Jaki akademik? Jaki? Za złotówkę masz akademik. A poza tym masz 1000 złotych od lewicy. 1000 złotych dla studenta. I możesz jej wysłać kogo? Wieczorka robi... Nie wiem, czy to stało. Krzysztof. No ty, no gość tak się zaprezentował w dużym polskim mediu. Uwierzyliście w obietnicę. Zośka to no przecież było. To jest taka skala bezczelności, że po czymś takim
to wychodzisz ze studia, patrzysz na telefon, 16 nieodebranych od premiera, dostajesz SMS-a, że masz się stawić natychmiast, stawiasz się natychmiast, ale już portier ci daje dymisję, nawet nie wchodzisz na górę. Ale nie, rozliczajmy z czegokolwiek tych polityków. Z czego? Z tego, że... Że śmieją nam się w twarz. Radosław Sikorski dawno temu powiedział, że obietnice wyborcze obowiązują tylko tych, którzy w nie wierzą. To na koniec. Na koniec tego wątku politycznego, bo już dosyć. Fragment wywiadu z panem Adamem Dziedzisem z PSL-u, który został zapytany o te wszystkie rady nadzorcze, zarządy spółek i tak dalej. No, czy to wypada, żeby politycy tam się pchali? Otóż wypada. Jeśli policzymy, ilu jest członków partii, parlamentarzystów, radnych i zakażemy im zasiadania w radach, to nie znajdzie się na rynku tylu kompetentnych kandydatów do obsadzenia rad. Nie, Krzysztof, tego nie będziemy komentować. Zabrakłoby ludzi na rynku. Nie będziemy tego komentować. Polska by padła, gdyby nie kadry PSL-u. Gdyby PSL nie miał tylu kuzynów, kurczę, to w ogóle... Robert, oni już chcieliby na wakacje pojechać, oni chcieliby sobie rok przerwy zrobić, ale nie mogą, bo ktoś tymi spółkami musi zarządzać. No jasne, bo przecież nie wszyscy siedzą w tych kółkach anonimowych złodziejów tam. Dobra. Tośmy sobie pożartowali, a teraz to coś... To wszystko było na poważnie niestety. Tośmy sobie pożartowali, a teraz coś, co jest serio, co przemknęło zupełnie przez Polskę. Jeszcze. Jeszcze przemknęło niezauważone, bo wróci. Moim zdaniem to musi wrócić. Słuchajcie, to jest pomysł tak nieprawdopodobny, że jeśli zostanie zrealizowany, to ja naprawdę... Że ja obstawiam, że ludzie naprawdę się wezmą i wkurzą. Tak delikatnie mówiąc wkurzą. Mm-hmm. Bo nie chcę dać słowa, które trzeba będzie wypikać. Nie chcesz dać słowa wkur... Nie chcę Rozumiem. Używać tego słowa. Całkiem słusznie. Natomiast zupełnie poważnie, pomysł polega na tym, żeby zachęcić tych dżentelmenów, którzy przyjechali tu, raczyli byli przyjechać tutaj nielegalnie, do tego by opuścili nasz kraj w podskokach. Ale oni mówią, no nie mamy takich planów. A to bardzo przepraszamy, panie dżentelmenie, mamy taką propozycję, że my panu zapłacimy. Znaczy, trzymajcie mnie, no kurka wodna, to jest pomysł taki, niech pan nie kradnie tego, my panu damy równowartość. Mhm. Chcemy płacić migrantom, żeby wyjechali z Polski. Nielegalnym, dodajmy, nielegalnym tak. Migrantom. Nie chodzi, to warto powiedzieć po raz tysięczny, nie chodzi o tych wszystkich biednych ludzi, nie. Uczciwych, którzy tu przyjechali szukać schronienia. Teraz jest pytanie, czy jeśli imigrant przyjedzie i przedostanie się przez granicę, na przykład z Białorusią. Tak. I dostanie od nas 3000 euro. Na przykład. To czy wróci do siebie, czy wróci na Białoruś i przedostanie się po kolejne 3000 euro, ale już nie będzie się nazywał Ahmed, tylko Abdul. Ja uważam, że to powinniśmy potraktować serio, bo uważam, że pomysły, które są zgłaszane, są absurdalne. Ale politycy, tacy jak Tomasz Siemoniak, którzy mówią o nich serio, otwierają puszkę Pandory. Znaczy, jeżeli chcecie mieć w Polsce wybuch niezadowolenia społecznego na skalę dotąd nienotowaną, wybuch jakiejś ksenofobii, to właśnie w taki sposób do tego doprowadzicie. Mówię zupełnie poważnie. Nie można ludziom pluć w twarz i mówić, że zabierzemy wam z podatków forsę, tylko dlatego, żeby pan Abdul raczył pojechać do siebie. Najpierw się zwoła Ahmed. Chronologia to się zwoła. Zamknij gębę, dzwonię. Tak, ja jestem za tym, żeby rozmawiać o tym poważnie, ale pojawiają się też poważne dylematy. Czy jeśli ktoś nie chce wyjechać za 3000 euro, to powinien podbiec. To właśnie, co zrobić? Z jednej strony można licytować. Powiedzieć, nie chcę, to nie chcę, no ale chyba nie po to jest ten program, żeby po prostu ktoś nie chciał i już. Należałoby powiedzieć, no dobra, no to 15 tysięcy euro. A on powie, nie chcę. Do jakiej stawki możemy podbijać? Powinniśmy mieć urzędników szkolonych w negocjacjach, którzy będą... No jak za 15? Albo wiesz, kto mógłby to robić? Krzysztof Ibisz na przykład. 15 to jest moje ostatnie słowo. To jest moja ostateczna oferta. 15 tysięcy euro albo bierzesz, albo wyjeżdżasz. On mówi, nie biorę. I Krzysztof Ibisz mówi, 30, ale już więcej ci nie dam. Masz 10 sekund na zastanowienie. Nie, dobra, tak zupełnie poważnie, bo naprawdę można o tym poważnie też rozmawiać. Nie w Polsce to wymyślono, bo przecież cała Europa najpierw zapraszała
migrantów i kusiła ich pieniędzmi, a teraz ich kusi pieniędzmi, żeby wyjechali. Tak. Oczywiście nikt się nie przyzna do błędu, że któreś coś było błędem. Nic nie było błędem, należało ich sprowadzać. No oczywiście, dla kasy, Angela Merkel nie mogła się mylić. A teraz należy im dawać kasę, żeby wyjeżdżali. Zacytuję ci artykuł z TVN24 na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii. Koszt brytyjskiego programu wysyłania nielegalnych imigrantów do Ruandy może przekroczyć 600 milionów funtów, podało w opublikowanym w piątek raporcie Brytyjskie Krajowe Biuro Audytorskie Zjednoczonego Królestwa. Przedstawicielka opozycji Partii Pracy mówi o narodowym skandalu. Premier Rishi Sunak zobowiązał się do kontynuowania działań. Independent przeliczył, że odesłanie jednej osoby z Wielkiej Brytanii będzie kosztować średnio, i teraz zgadnij, ile średnio kosztuje Wielką Brytanię odesłanie jednej osoby do Ruandy. Ruanda nie jest specjalnie duża. Więc... Nie, no wiadomo, tam trzeba stworzyć obóz. No, nie wiem, wiem, że dużo. 5000 funtów. Jednej osoby do Ruandy, koszt wysłania. No. 5000, tak? No to i tak to dużo. Jest twoje ostatnie słowo? No, mogę licytować tylko w dół, bo zawyżyłem. W górę policytuj. Masz jeszcze dwa strzały. No, nie, no, ale bez jaj, no, nie może to kosztować za dużo. No, samolot, nie, to nie jest awionetka dla jednej osoby. Kombinuj. No dobrze, no 7. Independent przeliczył, że odesłanie jednej osoby z Wielkiej Brytanii będzie kosztować średnio około 1,9 miliona funtów. Co jaja robisz? Niemożliwe, żeby 2 miliony za osobę. Ale zaraz ci powiem dlaczego. Bo co, przepraszam, nie, no, bez jaj. Otóż zawarli porozumienie z Ruandą, a w Ruandzie potrafią liczyć. Paul Kagame, prezydent Ruandy, naprawdę mocny gość. Potrafią liczyć chyba lepiej niż Brytyjczycy. W ogóle to jest dobry fragment. Chociaż jak dotąd nikt nie został odesłany do Ruandy, brytyjski rząd już wydał setki milionów funtów na projekt. Oprócz 220 milionów funtów, które Zjednoczone Królestwo zapłaciło Ruandzie, rząd w Londynie zgodził się zapłacić 120 milionów funtów w ciągu najbliższych 3 lat i 120 milionów funtów po przesiedleniu pierwszych 300 osób ubiegających się o azyl. Poinformowało Krajowe Biuro Audytorskie, odpowiednik polskiego NIK-u. Według NAO, po uwzględnieniu innych kosztów obejmujących m.in. przeloty, koszt polityki brytyjskiego rządu może wynieść nawet 600 milionów funtów. Jak to dobrze. Independent przeliczył, że odesłanie, no właśnie, 1,9 miliona funtów na osobę. Jak to dobrze, że to już nieaktualne. Brytyjczycy zmienili rząd i teraz nie będą wysyłać nikogo do Ruandy. To nie koniec. Poza tym Wielka Brytania zobowiązała się do płacenia 20 tysięcy funtów za każdą kolejną osobę po tym, jak do Ruandy trafi 300 migrantów. Brytyjski rząd ma płacić także do 150 tysięcy funtów na każdą osobę na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, edukacji i opieki medycznej w ciągu 5 lat. Krzysztof, to jest znakomity przykład tego, czego robić nie należy. Brytyjczycy wyciągnęli wnioski i konserwatystów, między innymi za takie pomysły, odsunęli od władzy. Chciałem też powiedzieć, że strasznie zaniżyłeś koszt przelotu. Jak? 11 tysięcy funtów od osoby policzono. Jakim sposobem? Biznesem ich wysyłają? A co? A co? Dobrze, posłuchaj. Ale, mnie to przypomina czasy... Tego artykułu pan Simoniak nie czytał. Nie, ale mnie to przypomina czasy, o Boże, z połowy lat 90., kiedy byłem na studiach w Edynburgu, i tam brytyjski historyk Paul Johnson wymyślił, że należy zachęcić Jamajczyków, by wracali do ojczyzny. No i że należy im zapłacić za to, żeby wrócili do ojczyzny. Stary, jaki był raban, że to rasista, że nie wolno tak. No i proszę, nie rasista, słuchaj, tylko prekursor. 1,9 miliona funtów na osobę. Ja idę o zakład, że gdyby dać... To ja przytulę dwie bańki. Słuchajcie, poczekaj. Ja się identyfikuję jako czarny. Dajcie mi dwie bańki, ja jadę do Ruandy. Ja bym zbił o połowę te koszty od razu. Wziąłbym każdego tego imigranta, powiedział, masz bańkę funtów i 24 godziny na wyjazd i sam musisz to sobie zorganizować. Ich by nie było po 15 godzinach, co dopiero 24, z tą bańką w walizce. Tak, to jest naprawdę łatwe do zrobienia. Drodzy Polacy, jeśli ostatnio słyszeliście pomysły, że mielibyście płacić podatek od zagranicznych wakacji, bo taki pomysł się pojawił, mielibyście płacić za to, że wyjeżdżacie z Polski na 2 tygodnie, to nie już bójcie wiecie, się, to już nie bójcie się, bo te pieniądze są dobrze zagospodarowane. Trafią do tych, którzy też wyjeżdżają z Polski,
tylko na dłużej. Ta-da! Geniusz, geniusz, geniusz! Mówiłem, nigdy nie mówiłem inaczej. Nazywałeś mnie durniem, cymbałem, głupkiem, imbecylem. Nigdy, wielokrotnie to nigdy, mam to nagrane na telefonie. Nigdy tego nie mówiłem. Nigdy takie słowo nie padły. Nigdy. No i na tym już koniec. To był kolejny odcinek programu Mazurek i Stanowski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Ale zostawiamy Was z pewnym filmikiem, który powinniście sobie po prostu przemyśleć. My Państwa już serdecznie żegnamy i Wy się zastanówcie nad sobą, no i w ogóle nad światem. Do widzenia. Szanowni Państwo, jeżeli aktualnie lekarze, słysząc, że dalsza kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, bądź też, tak jak ostatnio usłyszałem, dla transpłciowego 23-letniego mężczyzny, który został zgwałcony między innymi tłuczkiem do mięsa. Okazało się, że jest zakażony HIV i dodatkowo jest w ciąży. Psychiatra wystawił zaświadczenie, że ten transmężczyzna powinien mieć wykonaną aborcję, ponieważ dalsza ciąża zagraża jego zdrowiu i życiu. I ja słyszę, że na Śląsku w trzech ośrodkach odmówiono mu dokonania aborcji, to no, proszę wybaczyć, ale nóż, skalpel w kieszeni się otwiera. A co byście zrobili, gdyby los się do was uśmiechnął i gdyby rzeczywiście ktoś wam dał 1 000 000 funtów? Otóż ja wam powiem, co ja bym zrobił. W pierwszej kolejności poszedłbym do KFC, bo nawet jak masz dużo pieniędzy, to musisz korzystać z promocji, żeby te pieniądze starczyły ci na dłużej. A w KFC jest właśnie promocja specjalnie dla was. Kod wyświetla się w tym momencie na ekranie i możecie kupić 2 Kentucky Gold Grandery oraz 2 porcje frytek w specjalnej cenie. A gdy człowiek najedzony, to musi także o siebie zadbać i wtedy z pomocą przychodzi szampon DX2, który polecany jest wszystkim, ale to wszystkim, widzą naszego programu, bo można osiwieć albo wyłysieć, a ten szampon jest przebadany dermatologicznie i po prostu pomaga na włosy i na cebulki włosów. Just Join IT wprowadza oferty pracy dla ekspertów AI. Sprawdź, co nowego czeka na Ciebie w branży. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzny DX2. DX2 przeciwwypadaniu i siwieniu włosów. Partnerem programu jest KFC. Spróbuj nowych soczystych burgerów z kultowym sosem Kentucky Gold. Teraz w KFC. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.